Cześć, nazywam się Łukasz Kaszkiewicz i omówię zadanie monoliczby. W zadaniu monoliczby mieliśmy podane jakieś dwie liczby p i k i mieliśmy powiedzieć, ile na przedziale od p od k jest, od p do k jest liczb, które możemy nazwać monoliczbami, gdzie k było do 10 do 17. Co to jest monoliczba? Monoliczba to jest taka liczba, która ma wszystkie takie same cyfry. Przykładowo 333 ma wszystkie trzy takie same cyfry. No i zastanówmy się, jak to zrobić. Najpierw zauważamy, że 10 do 17 to jest całkiem sporo. Nie możemy przejrzeć każdej liczby od p do k i sprawdzić, czy ona jest monoliczbą i w razie czego dodać to do naszego wyniku. No nie możemy, bo tych liczb będzie po prostu bardzo dużo i złożoność rozwiązania byłaby taka, że nie działałoby ono w limitach czasowych. Ale możemy zauważyć sobie coś takiego, że monoliczb jest w sumie całkiem mało. Dlatego, że pomiędzy każdymi dwoma potęgami dziesiątki kolejnymi, czyli przykładowo 10 do pierwszej i 10 do drugiej, mamy tylko 9 monoliczb. 11, 22 i tak dalej do 99 w tym przypadku. No to zauważamy sobie, że wystarczy wziąć sobie każdą cyfrę od 1 do 9 po kolei, mnożyć ją przez 10, dodawać ją z powrotem i otrzymujemy kolejną monoliczbę złożoną tylko z tych cyfr. Czyli przykładowo mamy trójkę, mnożymy ją przez 10, dodajemy 3 i otrzymujemy 33. 33 mnożymy przez 10, dodajemy trójkę, otrzymujemy 333. W ten sposób możemy generować kolejne monoliczby złożone z tej jednej cyfry powtarzającej się. No i jeżeli sobie taką monoliczbę wygenerujemy, to sprawdzenie, czy ona jest w przedziale od p do k, ogranicza się tylko do dwóch porównań. I właściwie sprawdzamy, jeżeli ona mieści się w tym przedziale od p do k, to dodajemy sobie 1 do naszego wyniku i do tego sprowadza się rozwiązanie naszego zadania.